Siemano, kolejne waliło. Masakra. Trzeci odcinek, no dobra, idziemy. Sprawdzamy, jak wyglądamy. Nie to. Jesteśmy za pomiędzy L a E. Z nim trochę jest zabawy więcej, on ma dwie fazy. Czasem da się urwać tą jedną fazę. O. Jak wyglądamy? No tutaj byliśmy na Elizabeth, my teraz jesteśmy na pomiędzy E a V, więc też niewiele. Dobra, skrzynkę możemy sobie otworzyć. Także ci mniejsi bossowie, jeśli potrzebujecie jakąś giwerę wyfarmić, no to wiadomo, że głównym celem jest ta giwera od tego bossa, a nie pasek do zdobywania kart. Teraz pójdziemy sobie na Prometę. Tu jesteśmy. Meridian Metro. Na Gigamine. I przy okazji mamy tam Raid bossa. Tego też sobie zrobimy. Ciekaw mi Gigamantile. Daje. Raid boss oczywiście daje więcej, bo już go sprawdzaliśmy. Także każdy raid boss, który jest dodany w reduksie, daje naprawdę dużo. Więc jak macie reduksa, no to farma będzie lepsza. Jak nie macie, to tak naprawdę jedyny boss, który jest bossowie, bo to Hermi i Vermi, nie? Oni są raid bossami, albo któraś z tych, z tam tych, z Trialsów, albo tego, najlepiej to albo Votana, albo podwójnego, czyli Anatę i tego. Czekaj, bo przejechałem. Nie, przełom się. I Mortyra, Mortyra. Dobra, idziemy zobaczyć Kamańba. Jak stoimy z paskiem? Jesteśmy pomiędzy E a V. O, nawet stakowanie to przeszło. Dobra, to jak go walnęliśmy. Pomiędzy E a V. To się dużo nie zmieniło, chyba jesteśmy w tym samym miejscu. Tak mi się coś wydaje. Pozbierajmy sobie, co mamy. Gana tego nie chcemy. Nie widzę, żeby była Perlescent wypada, nic nie ma. Dobra, idziemy sobie na tego. Idziemy sobie na Raid Bossa. Znaczy nie poszedłem na Hermiego Vermiego, bo to jest Raid Boss z gry, a tutaj idziemy na tego. Na raid bossa, bo jest z reduksa. Ach, nie skoczyłem przez zamek, za małe rozbicie. No, tu mamy portala. No i tu Kortal nam skoczył pomiędzy E a V. E a V byliśmy. Tu. To mało też. Jeszcze paru wypierdków będzie przy okazji. Rozwalimy. Też się pasek ruszy. Coś jeszcze. A jeszcze tam jeszcze. I tu coś jeszcze. A co nam wypadło? Cosmic Crater, Recursion. Ten jak dziwnie wygląda, nie? Inną ma otoczkę. Ma jasno żółtą, a ten ma ciemno żółtą i ten ma grubszą, a ten ma cieńszą, bo to jest. Dlaczego? Bo to jest hybryda. Zobaczcie, Laser Disker i Chopper.
tego ma inną otoczkę. To jest reduksowa broń. Slide Radiation. A szkoda, że nie ma movement speed. Thousand No Shore. Rebound. Ten pusta. Czym? Lama. No i to wszystko. Taki nam dał pasek. Idziemy dalej. Na Meridian Outskirts nie idziemy, bo tam jest tak naprawdę tylko ten na górze, tam na tych półkach. Electra City, no możemy lecieć na tego. Po Skywala nie będziemy, jeśli by to całą mapę trzeba przelecieć, tak samo Atlasa, tutaj tak samo. Forgotten Basilica możemy iść, to to jest Arena, no jest Katedrał, to ten. Komu, nie? Też całą mapę trzeba przebiec. Ale tutaj możemy iść, bo jeszcze przy okazji można pofarmić chwilę tego. Revoltera. Electra City idziemy zobaczyć. Jak będzie. Jak będzie. Tutaj na tych małych bossów nie będę szedł, tylko na chwilę Volta pójdzie. Może amunicję uzupełnię jakąś. O Jezu, ile kosztowało. Drogie te nabojki, drogie te pestki. Dobra, tniemy. Nikogo nie zaczepiamy. Najszybciej to chyba tędy, bo są najdłuższe, proste. Podwójny skok robi robotę. O, dostałem trochę tym. A to jeszcze nie tu. No to Barmox. Tutaj. Ten na tego kapitana tam nie będziemy szli, bo on też mało chyba daje na pasku. Palimy tylko. Tak. Sprawdźmy przez nasze sklepy. Co tu mamy? Dobra, dawaj. Ja wrócę. No. Ale legendarek. Szczerze bym, gdzie ja byłem? Tu byłem. Przed E. Jestem za E. Przy L jestem. O, jedną literkę nam da. Listę. Teraz pójdziemy jeszcze raz, zobaczymy. Ale sypną, ciekawe, może Monarch gdzieś leży. O tu dam. Frontloadera. Bouncy Pera i Piu Piu Piu. Nie no, to gówno dał. Jedna tu jest legendarka, jeden. Bardzo trzęsłe. Nic nie ma. Wejdziemy jeszcze raz. Ten już jeszcze do kogoś wali. Chodź młody, idziemy. Dobra, wbijamy. Jaki mamy pasek? 3L mamy. No to pomiędzy, a teraz na dziewiątkę weszło. Czyli tak, no taki tyle daje. To niewiele. Jakieś dwie legendy, co dropnąłem, fajnie było. The Blank. Nie, dzięki. I Kilo Volt. Znaczy i ten, i 9 Volt. Wtedy może Shopping. The Blank. Nie, nie chcę. Tu nic, nic. Dobra, to Kilo Volta mamy z głowy. Kilo Volta mamy z głowy. Gdzie idziemy dalej? Electra City.
Skyward nie lecimy, Atlas nie lecimy, Neonarial nie, Forgotten Basilika, czyli będziemy mieli tego. A... Posa końcowego Prometei. Free Rampagera. Puszki na wszystkie wykończymy. Nic lepiej, nic. Amunicja uzupełniona. Dobra, idziemy. Rampager jest sam tutaj, więc nikogo więcej nie będzie. Ile tam mamy paska? Przed dziewiątką jesteśmy. No, to Rampager daje nieźle. Prawie jak Raid Boss. Przed dziewiątką to P. To parę razy zrobimy Rampager. Trochę nam podbije pasy. Zobaczymy. To się jeszcze drobnie fajnego, bo kręci się, kręci, kręci. No chyba już nie drobnie, więc światło mi porazi. Nic więcej nie wypada. Od niego to tam chyba, nie wiem, od wypada czy coś. Prejs Jacobsów. Aha, dali w newsach. To robiłem posta na Borderlands Polska i na innych Borderlandsowych grupach angielskojęzycznych. Jest tutaj w newsach na dole, w tym kwadraciku. W końcu się pojawiło Heroes Cosmetics. Także to po upgrade'zie ostatnim są takie... Już tą skórkę miałem. Główkę, skórkę tutaj. Ta Givera taka i... Także jakiegoś specjalnego. No ładnie, wraz załatwił. W klepach czasem lepsze luty są niż z Rampagera wypadają. Dobra, zobaczmy gdzie jesteśmy. Jesteśmy na przed P. Dobra. Przed P byliśmy. Jesteśmy. Jest na środku. Pro, o, na środku O. I 3 tutaj byliśmy. No, Rampager niezłą. O, wreszcie jakąś legendę. Surcz. Tarcz, surcz. I nie razi po oczach, bo... Nic więcej chyba nie wypadło, czy żaden unik nie leci. Oczywiście ktoś z Reduxa może polecieć to losowo, nie? Chyba w Reduxie nie ma nic dodanego takiego specjalnego. Nie pamiętam. Nie wiem, może coś tam z niego leci jakaś Reduxowa. Coś rzadkiego leci. Tak. Nie pamiętam teraz. Jeszcze raz. Gdzie jesteśmy? A na środku, o dobra. No, no to teraz na R. Ubyło. Zrobimy coś? Zrobimy. Dokończ się. Już? Nie po oczach. Po oczach. Nic fajnego. Gdzieś. Deo. Dobra. Rampagera mamy załatwionego, to idziemy na Eskatum. Moc i strona w Slaughter to wiadomo. Dużo. Dużo przeciwników i niezła jadka. Znaczy jak ktoś lubi arenę,
Najlepiej, znaczy tak, najlepiej, jeśli chcecie farmić. Ja farmię sam, bo nie mam kiedy z kim mówić, chociaż gram dużo, to mało kto ma czas. A jak macie kogoś, kim gracie, to najlepszą opcją jest grać w 2-3, najlepiej 4 osoby. No i jakbyście wszyscy mieli reduksa w ogóle, to byłby opór, bo by farma była optymalnie najlepsza. To jest najlepsza wersja farmy. Wszyscy macie szlutery, wszyscy macie... reduksa i w 4 osoby idziecie z koksem, nie? Lecimy szybko przez mapę. O, skrzynka tam była. O, ten wślizg dzięki tam Super Soldierowi jest naprawdę okrutny. Opa! Załapało nas na stan. Zrobię, że was tutaj trzeba was trochę wyeliminować. Za bardzo. Ha! Narwałem go. Mamy eruption. Odsuń się, bo nie widzę. Odbierę. Dobra, mamy staka odpowiedniego. Można iść na sumo. Ile sumo daje? O kurde, jesteśmy za S. No dobra, jesteśmy kawałek za S. Zobaczmy. Kurde, weź, no kawałek jesteśmy chyba dalej. Tak byliśmy. No to nawet nieźle dalej skupczymy. Teraz zobaczymy zresztą. O proszę, to wioska. Dobra, młody, nie wal do nikogo. Nam się pasek nie przesunął. A i tak będziemy walić. No to przecież jak na początku schodzimy, to będziemy walić. Zobaczymy. Paru sumo. Znajdziemy od razu. Tak, inne sumo, nie strzelam do okurczów. Gdzie jest? Nie? O, trochę węzie, ile węzie to jest? Fajnego nie ma. Tego nie ma, więc rewolta. Księcia mapy, to pójdziemy parę razy. Drugi stack.
to, nie o to. Kurde. O. No. No jest ciaśnie. Dwie wolty. Ktoś do mnie wali, nie wiem kto. Ty? Śmiałaś? Dobra. Jeszcze raz. Może na nim skończyć. Peska. To nie wszystko. Po ilu? Po dwóch? Po trzech razach wyszedł Redux? Redux. Revolt. I trzeci. O, jeszcze za dwa, maksymalnie trzy razy. Executive i Radical. Idziemy. Nie. Revoltera tu nie będzie. Ale inny gra. Czasem fajne rzeczy. Można legendarka też z tej skrzynki wyciągnąć. Maksymalnie trzy razy. Dobra, to co zrobimy? Zobaczymy na razie. Persolgiera. Zrobimy go rewolterem. Chociaż rewolter tak naprawdę działa dopiero jak dostaniemy plombę. I on się włączy. To nie ma większego tego. DMG. Obrażeń. Tyle. No, no to jeszcze raz. Elszona. Razy dwa, ale nie ma konsolu. Jeszcze raz. No przy okazji pofremimy za trochę revolterka. Idziemy zaraz dalej. Może uda się drugi pasek jeszcze dociągnąć. Gdyby teraz wskoczyły dwa, trzy klucze, no to już byśmy mieli pięć. No. Jeszcze. Ja został piksel. Jaki skurczymy. On tak często robi. Chyba nic. Możemy wejść na górę i wytłuc tamtych. Ale co to za fan. Idziemy jeszcze raz jego zatłoczymy. On da nam. Kulka trafia kulkę. No to już wiemy ile mamy, no będzie. Jeszcze nie zrobiło mi karty? No co ty, przecież to już było na jeden piksel. Beka wyszła ile? 93 tysiące, czyli ta najlepsza. A już myślałem, że to będzie ten razy. No jeszcze raz. Beka Godroll praktycznie wypadła.
Trzy koła większy nie widziałem. Chyba, że godrol jest rzadki bardzo i wypada większy. Ale w moim przypadku na tej, na reduksie, zresztą zaraz możemy zobaczyć lub lemon. Backer. Ale nie Beklach, tylko Beka. Beka, Beka, BL3. Cicho mi to, nie podskakiwać. Ja na sumo chciałem się nie na was. Jest. Dobrze. Jeden. No to mamy trzy na razie. No i mamy od początku. Może jakiś rewolter wypadł fajny. Co to wypadło? Teraz jakaś. Asyli to chyba wszystko. Idziemy dalej. A, no miałem sprawdzić tą bekę. No właśnie. To zobaczcie. U mnie beka jest 90, a tu godro jest 50. Beka jak jest znerfiona. Jak ja mam 90. Najlepsze. Przynajmniej na razie co mi wypadło. A właśnie. Jak to wygląda? Anarki, w którym gram 33, to 3600 razy 20. Mój jest 79. Jest już. Jak zmniejszyli tą giwerę? Chyba, że może ona jest jeszcze zboostowana mocno, nie wiem. Ale jest spora różnica. Zobaczcie, jak uważam dobra. 80 tysięcy razy 20 to jest sporo. Niezbyt DMG. No jeszcze fadeawaya, no ale ja rzadko używam tego fadeawaya już tutaj. Ona tak stakuje te swoje oto. To ma taki DMG. Tak, nie pocisk ma DMG, tylko to ma DMG. I splash damage. Dobra, i gdzie idziemy dalej? Na tej. Na tutaj byliśmy już wszędzie praktycznie, gdzie jest oznaczenie, do Pandora wracamy. Tu byliśmy, Devil's Razor. No to Devil's Razor to tak naprawdę tutaj mamy, a no to jest ta, której nie ma. Czyli tutaj jest ten. Czekaj, to tutaj jest, tutaj nie ma, a tu jest. Czy nie? Dobra, wejdźmy. Bo nie ma antelopę, a jest właśnie Uktuk zrobiony. I chyba to Uktuk jest na mapie zaznaczony. A antelopa jest tutaj, pod przejściem. Tu stąd wychodzi. A do Uktuka tu jedziemy na górę. A do Uktuka pójdziemy i zobaczymy. Od początku teraz mam praktycznie jeden piksel, więc zobaczymy, jak Uktuk daje. Tu są fajne. O! Rainer, pistol 50, reload 37, fajny, nowa Berner, dwa Brimingi, amunicja, bouncing turnic fajnego, gunsy, tutaj rzadko kiedy, ale czasem też można coś trafić, także nie zniechęcam. Param cię. O, jak mi się udało przelecieć ładnie. Tutaj antelopę na dole nie ma. To właśnie mapa. A, to Uktuk. A, tutaj Uktuk. No tak, tu. O, jest. Weakness, normal fire radiation. Uktak, Lord of Skak. Negacja. No tutaj antelopę stąd jest przeniesiony do Uktuka. Atakujemy sobie. Weź Uktuk. A, nie spojrzał. A, byliśmy na początku. Dobra, byliśmy na początku. Uktuk daje. Jeden piksel mieliśmy. Uktuk daje tyle. No to Uktuka raz, dwa, trzy, cztery. No za 20 razy trzeba było stukać.
Tak go wpacnęło. Z obtukiem jest dużo innych przeciwników, więc trochę się nazbiera, nie? Teraz zobaczycie. Teraz się nazbiera. Ale idzie tam jakiś. Jeszcze tam coś jest. Zobaczmy, jak wyglądamy na pasku. No i trochę nazbierało się, nie tyle było. Także dodatkowo tych przeciwników nazbieraliśmy. Paska. Ogr. O, konsum. Jak widzę konsum, to znaczy, że to jest ta wzmocniona wersja. Teraz jada więcej pocisków, ale ma większy DMG. Ta wersja i taka wersja, o takie wersje broni mi chodzi. Nawet one nie są godrolami. Ale jak widzicie, tutaj też jest konsum tu ammo. Double Anarchy zbieram konsum 4 ammo. O, co tu mamy? O, transmutator, proszę. Pak. Nowa Bernard, co tutaj wypadło? A, Impaler. I tam coś jeszcze nie. No. Także uktuk daje ładnie. To idziemy sobie teraz. Co to wypadło jeszcze? Nie wiem tego. A gdzie? To idziemy sobie teraz na Roland, teraz już mamy Splinterance, wydaje mi się, bo tu mamy tak naprawdę trzech bossów. A zaczniemy od tego. Tu mamy ptaszka. Tak, tu mamy trzech. Ptaszka, pająka i tego tam, co rzuca Walkera. W środku w tej wiosce. Przejedziemy sobie. Najpierw ptaszek, potem on, a potem pająk. Rentella trójka. Dobra. Ptaszek też nie jest taki szybki, bo ma trzy fazy. Więc nie ma tak, nie ma lekko. Dobra, jest pojazd. Ptaszek jest tu za rogiem, więc nie trzeba daleko szukać. Mi się wydaje. Nawet na tą półkę da się wjechać, jak się dobrze skoczy. O właśnie. Myślę, że można do niego podjechać dość blisko, ale to nie za blisko, żeby nam nie rozwalił pojazd. Dobra. Wyłaź chod. Feniks idzie do worka na kubkę popiołu. My sobie pustaka zbudujemy w międzyczasie. I zaraz Feniks wstanie. I ma takie trzy fazy. Pum. Dobra, druga. Feniks idzie do worka. A ta sama kubka. Poczekamy na nią. Podskoczy kulka do niego, ciekawe. Dobra, i Feniks zrobi. A ile mamy? Ile? Nie patrzyłem. Bane. To chyba Bane wypada z niego. Możecie Bane farmić. Bane'a jest tutaj naprawdę sporo. Można praktycznie każdą wersję Bane'a. Dobra, to teraz jedziemy. A to nie, to inaczej. Nie jedziemy, tylko się przeniesiemy. Bo tu będzie bliżej. A nie, czekaj, tutaj będzie bliżej tej wioski chyba jadąc. No, zgonię. No i chyba źle pojechałem. Nie tak jest. To jest początek. To źle pojechałem zupełnie. Ta wioska to jest... O tu. Powinien dolinić. No, źle pojechałem. Stronę to.
Zamiast pojechać tu, pojechałem tu. Biska. A, coś było, czekaj. A, port sniper. To mi się wydawało, ale nie dobra. Antifreeze, zaraz. Komuś się przyda. Będę w ogóle na 89. No i tutaj mamy bosika na końcu. Tu jest dużo różnych, ale tu wyłazi z kontenera. O tu. Road dog. Czekaj, road dog. Jak mamy pasek? Pasek mamy taki. No, no to road dog troszkę nam dał. To tam red line. Dobra, dobra, wracamy. Darmowy ekspert. Jak padam, to nie działa tak. Resetuje się stack. No, fajnie, za ścianą dostał, bo dostał ten. Rekoszetem coś tam drobno. A to ten. No. To ten. Red line. Dobra, jedziemy na tarantelę. A tutaj teraz nie trzeba jechać na tarantelę, bo można się przenieść. Zamiast jechać, możemy się przenieść. To jesteśmy tu. Tarantella jest. Tu. Nie tu. Tu. Więc stąd będzie bliżej. Tarantella daje też niezły, ale ona jest. Ona normalnie jest, ale jest mniejsza, a tu w reduksie jest większa. Jest trudniejsza cholera do pokonania. Więc. Fulga. O, bałasty. Podam jeszcze raz. Ona ma bardzo, bardzo dobry pancerz. Flight, shock, movement speed. Ach, szkoda, że shock, ale wezmę. Co tu mamy? Hajwa? Nie. O, porta popper wypadł. Rectifier to pupa. Bastion, proszę, fajny. Transformer, Teramorphus, Slam, szkoda, że... Ha, donk, jak to się mówi, bez donka, z nim stracony. Donk, donk. Dobra, jeszcze raz. O, jeszcze raz. Walnijmy. Nie teraz. No przydałoby się za dwa klucze, bo chociaż jedną tarczę wyłapać. A oczywiście na Meridium. O, puzzle, czy parmian. No, aktywizm. Kółko. No super, po prostu tak se chciałem skoczyć fajnie. O, troszkę daje. A się niebieskie coś wylało z nim? Młody dobrze zaatakował. Hive. Z niej to Hive głównie wypada. Oj, bań się pojawił. Powiem się, miejsce skończy. Slam, ja nie chcę. Tu, co tu? O, Chain Reaper to jest. W
Kulmasze. 90. Kulmasze robi. Fajnie. Dobrze. Tak. Czyli nie to oczywiście bruda. Bruda. Teraz może zapamiętam i sprawdzę pasek. O! Prawda jest jego drol. Trzeba szerzej wejść. Potem zakręt wziąć i teraz skoczyć. Dobra, jak wyglądamy? Tu jest coś. Właśnie tam. Dobra. No, troszkę nam przeszkadza. Tych skurczowyków trzeba pousuwać, bo mi się tutaj nazbierało. Sporo, dobra, jest cisza i spokój. Mogę popatrzeć, co drobne. Impaler to jest po prostu ostatnia. Miło. Contingency call. To też jest ta hybryda. Conference call. Planetoid slam. Hyper damage 47-40. Korozji 41. Action skill cooldown. Też fajne. Antres. Hive znowu. Reflux. Gdzie możemy teraz iść? Interans mamy zrobione. Tu jeszcze jest jeden. Karniwora nie będziemy lecieć przez stałe. Chociaż nie. Karniwora nie, no bo to tylko mamy tego. Rakmana tam na końcu, ale on słaby jest. Ja co w karniwora też, bo żeśmy sprawdzali. Konrad Hold też, bo tam jest tylko ten warkit na środku. A no i jest ten olbrzym z tym karzełkiem. No on też mało daje. No to jest przejazd. Katedral to jest też przelot. No i mamy, co tak naprawdę? Tu nic nie mamy. To jest też taka misja jedna była na tej mojej mapie. Stormlight Complex to jest oczywiście Arms Race. No mamy tych. Vermiego i Vermiego. No i mamy Great Vault i Destroyer. A i tu Slaughtershaft to jest jeszcze arena. Także idziemy na najpierw na brata, potem na siostrę i potem na trigger. I może pasek dokończymy. Szybki numer. Dużo wypadło. Dużo legendarek. Z niego tak dużo nie wypada za często. Warlord, Okultist, Nova Burner, Impaler. Jak z paskiem wygląda? O, to jeszcze sporo. No dobra, weźmy jeszcze raz. Zobaczmy. Chyba mają z takich normalnych bossów to mniej więcej. No ja w reduksie mogę chodzić na paru innych, bo dają mniej więcej tak oni. Jedni więcej, inni mniej. Ale mniej więcej zakres jest podobny. A to jest fajnie, bo kulkę do niego rzucasz, nawet nie musisz strzała. Kulka na niego skacze i załatwia sprawę. To jest fajny deal. Co tam mamy? O, a nie, to Reaper, ale jest konsum, biorę.
Nie mam w ogóle tych rzeczy. Pewnie napchałem pewnie cały ten 98 lat. Ale dużo trzeba będzie coś. A, czekaj, bo chyba podniosłem, że... To może te dwa wywalę, bo są wszystkie takie same. Dwa miejsca odzyskam. Okej. Okay. Czekajcie, bo mi oko swędzi. Fiksacja oko do łazienki. I umyć. Mam też czas. Czekaj, bo zastanawiam. Co ciekawe, moja... O, he! Komplita. Riko. Jak z paskiem? No, już wchodzimy na... Teraz jesteśmy przy... L. Powiedz, bo ślepy jest, bo jest przedstawiony. Wydaje mi się, że gdzieś do znalezienia w sieci jest statystyka ilości tych expa, które daje dany boss, zabicie go, ale jak to się przekłada na ten pasek, to nie wiem, czy to jest podane. Bo jakby na tym pasku nie ma wartości, jest po prostu widać tylko, no co, można po prostu zrobić screenshota, policzyć zbliżenie, piksele zrobić, a zdążył wystrzelić z Kubany. Byliśmy na L. Jesteśmy pomiędzy C a A. Tutaj to z uników nic nie wypada praktycznie. Idziemy, siostrę. Siostra. Wiem, że zastakujesz to, siostry, stukniesz spadając i nie spadniesz jeszcze nogami na ziemię, już jej nie. Wystarczy. Boom, headshot. Literki robi. Sprawdzimy jeszcze. Ciekawy jestem, czy to się zmienia. Ta wartość jest... To mnie ciekawi, bo wydaje mi się, że czasem jest większa, czasem mniejsza. Chyba, że oszukuje gra i pod koniec zmniejsza. Co to było? Rable. Myślę, że double. Że jak jesteśmy pod koniec i zostały te pikselki ostatnie, to i tak oszukuję trochę. No tak było w tym, w sumo. Już byłem ostatni piksel i tak dwa razy musiałem go załatwić, bo po jednym pikselu budowało można. Dziwne. Aż ten pasek jest dłuższy i po prostu on się gdzieś tam w środku chowa. Jak to wyglądamy? Jesteśmy na... między R a D. Landing czy beach? Beach, tutaj to beach wypada. Nabij puszka. Czekaj.
Tak naprawdę tu jest trochę lepiej niż na Hermiego i Vermiego. Może tam jest większy ten dwóch dużych bossów naraz, ale dojście do nich jest dłuższe, no bo trzeba te cztery wcześniejsze ewolucje pokonać. No i jak nie masz reduksa, to trwa niestety. W moim przypadku to jest 6 minut łącznie.